Edyta Nawrocka, witam Państwa, zapraszam na weekendowy przegląd tygodnia. 14 kwietnia upływa od dawna przesuwany termin ukończenia prac związanych z przebudową ulicy Mickiewicza w Szczawnie Zdroju. Prace są na ukończeniu. Dzisiaj robotnicy są jeszcze na miejscu, ale ufam, że zdążą wszystko zrobić, komentuje burmistrz Szczawna Zdroju Marek Fedoruk. Termin zakończenia remontu ulicy Mickiewicza w Szczawnie Zdroju wciąż był przesuwany. Początkowo prace miały się zakończyć 30 listopada ubiegłego roku. Potem termin przełożono na 28 lutego bieżącego roku, jednak prac znów nie udało się dokończyć. Jak informował Urząd Miejski w Szczawnie Zdroju, ostateczne zakończenie zaplanowano na 14 kwietnia. Zdaniem burmistrza Szczawna Zdroju Marka Fedoruka drogowcy powinni zdążyć w terminie. Prace na miejscu trwają, jeśli nie zakłócą ich warunki atmosferyczne, to wszystko pójdzie zgodnie z planem, obiecuje burmistrz. Dzisiaj jeszcze tam robią. Czy wszystko zdążą zrobić? Ufam, że mogą zostać jakieś drobiazgi, bo no nie byłem w ostatnich dniach kilka dni, ale jest na dobrej drodze na ukończeniu. Zdaniem burmistrza część kierowców korzysta z drogi mimo zakazu wjazdu i utrudnia remont. Kierowcy sobie i tak nic nie robią, pomimo ustawionych znaków, które znaki są po to, żeby umożliwić w terminie wykonanie firmie różnych prac, a kierowcy i tak mają to w nosie, przykro to jest powiedzieć, bo naruszają przepisy ruchu drogowego i uniemożliwiają wykonanie tych prac, które są tam zaplanowane. Podobnego entuzjazmu co do zakończenia prac nie podzielają jednak okoliczni mieszkańcy, którym przedłużający się remont utrudnia codzienne życie. Ruszyła wypłata zasiłków dla rodzin, które ucierpiały w wyniku tragedii w Świebodzicach. Rząd zdecydował też o wypłacie rent socjalnych dla dzieci, które w wyniku zdarzenia straciły rodziców. Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę 8 kwietnia. Prawdopodobną przyczyną był wybuch gazu, na skutek którego zawaliła się kamienica. W wyniku tragedii zginęło 6 osób. Ruszyła wypłata zasiłków dla poszkodowanych rodzin oraz rent socjalnych dla osieroconych dzieci. Renty w wysokości 3050 zł brutto będą wypłacane bezterminowo. Wypłacono 6 tysięcy dla każdej rodziny. Pan burmistrz będzie mówił o swoich działaniach i swoich decyzjach. Rozpoczęły się już pogrzeby. Wczoraj pierwszy był w Wilkanowie i w Międzylesiu. I zgodnie z deklaracją pani premier przyznała 4 renty socjalne dla dzieci, które zostały osierocone. Przyznana renta wypłacona będzie niezależnie od innych świadczeń. W akcji ratunkowej uczestniczyło około 200 strażaków. Na ten moment nie wiadomo, ile kosztowała akcja ratunkowa, ale wojewoda dolnośląski zadeklarował partycypowanie w kosztach. Zasłużeni strażacy, którzy wyróżnili się podczas akcji ratunkowej, zostaną uhonorowani. Jak wynika z informacji uzyskanych od wojewody dolnośląskiego, są też pozytywne wiadomości. 14-latek, który został ciężko ranny w wyniku tego zdarzenia, nadal przebywa w szpitalu, ale jego stan się poprawia. Jesteśmy w stałym kontakcie z panem burmistrzem, reagujemy na potrzeby zgłaszane przez pana burmistrza. W poniedziałek zostały wypłacone pierwsze zasiłki, pierwsza pomoc dla 6 rodzin. Ta pomoc będzie nadal postępowała zgodnie z tym, jak będzie przekazywana przez pana burmistrza. Chcemy uczestniczyć również finansowo, jeżeli chodzi o budżet państwa, w remoncie, dostosowaniu mieszkań komunalnych dla rodzin. To już się dzieje. Z tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. To się przejawia zarówno w wpłatach pieniężnych, jak również wprost oferowanymi czy to sprzętami AGD, czy wszelkimi innymi potrzebnymi sprzętami, zarówno w meblach, jak i również w pościeli i w innych najdrobniejszych, ale jakże ważnych dla rodzin, które na ten moment wszystko straciły. Jutro rozpoczną się pogrzeby ofiar, które pochodziły ze Świebodzic. Będą one miały charakter otwarty. 22-letnia mieszkanka Wałbrzycha na własnej skórze przekonała się, czym jest zemsta. Na jednej ze stron pojawiło się ogłoszenie matrymonialne, w którym poza jej zdjęciem umieszczono informację o tym, że lubi uprawiać seks. Jak twierdzi kobieta, to nie ona zamieściła anons, a wałbrzyska policja, do której udała się po pomoc, nic w tej sprawie nie zrobiła. Ilona M. zauważyła anons 3 kwietnia. Jej telefon był rozgrzany do czerwoności. Dzwonili panowie w różnym wieku, którzy postanowili odpowiedzieć na anons umieszczony w sieci. Kobieta była przerażona. Wraz ze swoją siostrą jeszcze tego samego dnia napisały do administratora portalu żądanie o usunięcie ogłoszenia. Gdy nie otrzymały odpowiedzi, udały się do komisariatu nr 5 na Białym Kamieniu. tam, jak przyznają, zostały potraktowane bardzo chłodno. Mojej siostry zdjęcie zostało skopiowane z Facebooka, podany numer telefonu i że poszukuje pana i było napisane tam właśnie, że jest napalona i wszystkie dane tam były osobowe mojej siostry. Po czym poszliśmy na komisariat zgłosić ten fakt i no na początku pan policjant no niechętnie chciał z nami po prostu rozmawiać. Stwierdził, że nic w tej sytuacji nie mogą zrobić, więc powiedziałam, że no nic nam nie pozostaje, tylko udać się na drugi dzień rano do prokuratury i złożyć zawiadomienie o takiej sytuacji. No więc pan policjant w końcu zgodził się przyjąć zawiadomienie. Siostra złożyła zawiadomienie, że jest takie ogłoszenie i takie. Podaliśmy, kto to zrobił, imię i nazwisko, adres i w dalszym ciągu nie dzieje się nic. Panie poinformowały o całej sprawie naszą redakcję po kilku dniach, kiedy ogłoszenie nadal nie znikało. Bardzo dużo siostra miała telefonów w związku z tą sytuacją. Musieliśmy zmienić, kupić kartę nową, zmienić numer telefonu, bo w nocy dzwonili, pisali różne SMS-y z różnymi typu prośbami czy spotkaniami itd. Jak przyznaje siostra pokrzywdzonej kobiety, panie szybko zorientowały się, kto stoi za całą sprawą. Ich zdaniem jest to siostra byłego chłopaka pokrzywdzonej. Panie twierdzą też, że mężczyzna podczas rozmowy z nimi stwierdził, że to właśnie ona zamieściła anons. Postaraliśmy się właśnie namierzyć IP komputera, z którego wyszło ogłoszenie i okazało się, że to gdzieś okolice kościoła na Białym Kamieniu, więc już mieliśmy osobę, która najprawdopodobniej mogła dodać to ogłoszenie, po czym faktycznie tak się stało, bo chłopak przyznał się do tego, że to siostra jego zamieściła. Wałbrzyska policja rozkłada ręce, twierdząc, że prowadzi postępowanie w tej sprawie, ale ogłoszenia nie może usunąć. Funkcjonariusze Komisariatu Policji V w Wałbrzychu prowadzą postępowanie wyjaśniające w kierunku artykułu 190a paragraf 2 Kodeksu Karnego, czyli podszywanie się pod inną osobę. Sprawca, posługując się wizerunkiem wałbrzyszanki, rzekomo w jej imieniu umieścił ogłoszenie na jednym z portali internetowych. Naszym zadaniem jest zabezpieczenie materiału dowodowego w celu ustalenia sprawcy tego zdarzenia. W celu usunięcia niechcianego ogłoszenia zgodnie z artykułem 24 Kodeksu Cywilnego pokrzywdzona powinna wezwać administratora strony, który taki do usunięcia tego ogłoszenia i to powinno zostać usunięte niezwłocznie. Kilka razy starałam się pisać do administratora i zgłosić to ogłoszenie, że jest fałszywe, że jest dodane przez kogoś innego, nie przez moją siostrę. Dodałam również ogłoszenie w związku z tym, że numer tego ogłoszenia i takiego jest fałszywy i również nic się nie dzieje w dalszym ciągu. Jak twierdzi kobieta, do administratora strony napisała już w poniedziałek 3 kwietnia. W chwili, gdy zamieściliśmy materiał, ogłoszenie było nadal aktywne. Zakończyła się 5-letnia batalia kopalni surowców skalnych Bartnica o możliwość dalszego wydobywania melafiru ze złóż Rybnicy Leśnej. Jest to zła wiadomość dla ekologów, dobra dla pracowników i podwykonawców przedsiębiorstwa. Ostateczna decyzja o przyznaniu koncesji na kolejne 6 lat wydobycia była w rękach marszałka województwa. Wcześniej decyzję środowiskową wydać musiał burmistrz Mieroszowa. Marcin Raczyński postawił szereg warunków, jakie spełnić musi przedsiębiorstwo, aby zminimalizować uciążliwość działania kopalni melafiru w Rybnicy Leśnej. Ograniczenia spowodują m.in., że nie zwiększy się transport urobku. Innym dodatkowym obowiązkiem nałożonym na kopalnię jest monitoring przyrodniczy. Jak mówi Jakub Madej, prezes KSS Bartnica, możliwość kontynuacji wydobycia melafiru w Rybnicy Leśnej wpłynie pozytywnie nie tylko na gospodarczy rozwój regionu, ale także zapewni pracę i godne życie ponad 40 etatowym pracownikom spółki oraz około 100 podwykonawcom z dotkniętego bezrobociem regionu. Odkąd bowiem w czerwcu 2015 roku wygasła poprzednia koncesja, ludzie żyli w wielkiej niepewności. Zarząd firmy deklaruje, że będzie dotrzymywać zobowiązań i starać się współistnieć z lokalną społecznością. Co na to obrońcy przyrody? Czekamy na komentarze. Cudem udało się uniknąć tragedii. Wszystko przez 39-latka, który w jednym z mieszkań w Świdnicy ukradł piecyk gazowy i nie zabezpieczył instalacji. Gdy na miejsce przybyły służby, okazało się, że stężenie gazu było tak duże, że byle iskra mogła spowodować eksplozję. Mężczyzna zarobił na swoim łupie 10 zł. Mieszkańcy jednego z bloków na osiedlu Młodych w Świdnicy poczuli ulatniający się gaz. Wezwano policję, pogotowie gazowe i straż pożarną. Informacja o ulatniającym gazie potwierdziła się. Jak się okazało, W jednym z mieszkań tego budynku, które pozostawało otwarte, brak było piecyka gazowego w kuchni, który z zastanej sytuacji, jak wynikało, został po prostu wyrwany z instalacji gazowej i w ten sposób w niekontrolowany sposób ulatniał się gaz. Mieszkańcy budynku zostali ewakuowani na czas akcji. Policja zabezpieczyła miejsce zdarzenia. Na szczęście do wybuchu gazu nie doszło i nikt nie ucierpiał w wyniku tego zdarzenia. Według strażaków i według wskazań ich urządzeń pomiarowych stężenie gazu w budynku było tak duże, że nawet niewielkie źródło ognia mogło doprowadzić do potężnej eksplozji. Sprawcą okazał się 39-letni mieszkaniec Świebodzic, który został zatrzymany przez policję jeszcze tego samego dnia po tym, jak pobił 68-latka. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Przyznał, że ukradł, bo potrzebował pieniędzy na alkohol, a wiedział, że w mieszkaniu należącym do jego znajomych nikogo nie ma. Jak wynika z informacji policji, za skradziony piecyk dostał 10 zł. Najbliższe 2 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu do 8 lat więzienia. Wycinka drzew przy ulicy Broniewskiego. Celem działań prowadzonych na zlecenie gminy Wałbrzych jest powiększenie parkingu. Zdjęcia nadesłała nasza czytelniczka. Jak wynika z informacji, które udało nam się uzyskać od zastępcy dyrektora Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu Bogusława Rogińskiego, w tym miejscu powiększany jest parking. Obecnie trwa przebudowa ulicy Hiszwalda i Naukowskiej, pierwszy etap. W ramach tego ma być przebudowana część tych ulic oraz wybudowany parking w okolicach szkoły. Prace prowadzone są na zlecenie gminy Wałbrzych i jak informuje Bogusław Rogiński, wycinka drzew jest prowadzona legalnie. Często zdarzają się sytuacje, że lokal posprzątany i przygotowany do sprzedaży zostaje samowolnie zajęty. Tak asystent prezydenta Arkadiusz Grudzień tłumaczy stan lokali gminy Wałbrzych wystawionych na sprzedaż. Na początku kwietnia mówiliśmy o fatalnym stanie lokali należących do gminy Wałbrzych, które są pod zarządem Miejskiego Zarządu Budynków. Lokale są brudne, a ich stan katastrofalny. Widać zwisające instalacje elektryczne i wystające rury. Na podłogach leży szkło. Mówiąc ogólnie, mieszkania te nie wyglądają tak, jakby ktokolwiek chciał je sprzedać. Poprosiliśmy o komentarz do całej sprawy prezesa MZB Marka Małeckiego, ale odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Prezes nie zgodził się na rozmowę z nami. Przyczyny takiego stanu rzeczy komentuje asystent prezydenta Wałbrzycha Arkadiusz Grudzień. Jeżeli spojrzymy na tkankę miejską, na stan zabudowy, szczególnie w tych dzielnicach starych, południowych, to widzimy, że właśnie to jest obraz tego rodzaju nieruchomości, czyli one są w dużej mierze, te, które są nawet użytkowane, są w kiepskim stanie technicznym, często nie nadają się do tego użytkowania, a jeżeli taki lokal powraca w jakiś sposób do właściciela, czyli gminy Wałbrzych, to pamiętajmy, że jest to lokal, który często wrócił albo po jakimś zajęciu komorniczym, albo po eksmisji, albo po samowolnym zajęciu. Z reguły osoby, które do tej pory użytkowały takie lokale, nie dbają o ich stan techniczny, wizualny, ani o żaden inny aspekt związany z mieszkaniem jako takim. I to jest problem, z którym się borykamy na co dzień. Ale wielokrotnie jest taka sytuacja, że jeżeli my wybrany lokal przeznaczony do sprzedaży posprzątamy, jest on natychmiast zajmowany przez osoby, które tam ponownie wprowadzają nieporządek. Kolejną opisaną przez nas kontrowersją były wyjątkowo wysokie ceny mieszkań należących do gminy. Jednym z przykładów było totalnie zrujnowane mieszkanie przy ulicy Moniuszki 17 o powierzchni 80 m2, które miasto wystawiło na sprzedaż za 170 tysięcy złotych. Arkadiusz Grudzień tłumaczy, że ceny lokali miejskich szacują rzeczoznawcy i sugeruje, by ktoś, kto lokalu w takiej cenie kupić nie chce, po prostu tego nie robił. Nie jest naszą rolą ich wyznaczanie. Zatrudniamy ekspertów z rynku nieruchomości, którzy to są rzeczoznawcami i to oni robią dla nas operaty szacunkowe wskazujące na wartość poszczególnych mieszkań. W związku z czym my, dbając o finanse publiczne i budżet naszego miasta, jesteśmy zobowiązani, aby takie mieszkanie wprowadzić na rynek z kwotą, którą wycenił rzeczoznawca. I dopiero wtedy ewentualnie rozpoczynamy dalsze negocjacje. Asystent prezydenta Wałbrzycha wyjaśnia też, że w sytuacji, gdy ktoś interesuje się lokalem i wyrazi życzenie, by go obejrzeć, miejsce zostanie przygotowane i posprzątane. 20 finalistów Wałbrzych ma talent spotka się na scenie podczas Dni Wałbrzycha. Zwycięzca otrzyma 2000 zł ufundowane przez prezydenta miasta Wałbrzycha Romana Szałomeja. Wśród finalistów znaleźli się m.in. wokaliści, zespoły muzyczne, magik, rysownik i duet grający w Zośkę. Zwycięzca zostanie otoczony przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury opieką impresaryjną. Dzięki zwycięstwu będzie promowany podczas wydarzeń organizowanych przez WOK. Pełna lista finalistów jest dostępna na portalu wałbrzych24.com. Wernisaż wystawy malarstwa i rysunku Andrzeja Boja-Wojtowicza Sacrum Profanum Pictura Fidelis w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biurze Wystaw Artystycznych to druga część ekspozycji artysty prezentowana w Wałbrzychu. Pierwszą odsłonę oglądaliśmy niedawno w sakralnych wnętrzach. Pierwsza odsłona wystawy Sacrum Profanum odbyła się w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego na Wałbrzyskim Podzamczu. Prace Andrzeja Boja-Wojtowicza nawiązujące do sztuki ikonografii znalazły się wówczas w naturalnej dla nich przestrzeni. Pierwszy raz od wielu, wielu lat zobaczyłam współcześnie pracującego artystę, profesjonalistę, który pracuje jak starzy mistrzowie. Zna anatomię, potrafi namalować mięsień, skórę odpowiednio, ruch, napięcie tych mięśni. Potrafi namalować nie tylko dłonie, ale palce nóg. To jest już wyjątkowością. Teraz pojawiła się okazja do obejrzenia kolejnej odsłony dzieł Andrzeja Boja-Wojtowicza, tym razem prezentowanej we wnętrzach Galerii Sztuki. Zdaniem artysty pomiędzy obiema częściami wyczuwa się pewne napięcie, dzięki czemu tworzy się dialog. Tytuł wskazywałby na jakiś taki rozdźwięk, prawda, że sacrum i profanum. Ikonograficznie obydwie części są bardzo spójne, wywodzą się z ikonografii, która w części sakralnej dotyczy bardzo precyzyjnie interpretacji scen związanych z życiem Chrystusa i z Nowym Testamentem. Natomiast to, co mamy tutaj, to już jest część tematyki, którą obejmuje Nowy Testament, ale też i Stary Testament. Za nami właśnie jest Samson i Dalila, która jest taką współczesną interpretacją tego już starego tematu, który w tej odsłonie, tej mojej tutaj nowej propozycji właśnie jest taki. Jest też element wyróżniający obie wystawy. Na wernisażu w BWA zaprezentowano portrety. Jak tłumaczy artysta, to swoisty łącznik pomiędzy obiema ekspozycjami. Jest jeden moment bardzo różniący obydwie wystawy, mianowicie portrety. Portrety, które tutaj są prezentowane przez dwie wspólnoty, można by było tak powiedzieć, bo są benedyktynki, siostry benedyktynki z Krzeszowa i panowie górnicy z Wałbrzycha. No więc to jest kontekst taki troszeczkę inny niż ten, o którym mówiłem, ale portret w tym duchu, w którym ja go wykonuję, on ma absolutnie związek z tym, co było wcześniej pokazane. Czyli nie są to takie portrety, nie wiem, płaskopsychologiczne, jakieś komentujące daną osobę, nie. Tylko istotą tego, co jest dla mnie ważne, jest zobaczenie tej iskierki w drugim człowieku, tego, jakby ta próba ocalania dobra za wszelką cenę wręcz. Andrzej Boj-Wojtowicz wykorzystuje farby, które sam tworzy, bo jak twierdzi, te dostępne w sklepach nie spełniają jego oczekiwań. W sensie współczesnym tych różnych materiałów, które ja używam, no to są farby własnej roboty. Tutaj to, co widać, to są wszystko po prostu przeze mnie utarte farby. Część obrazów malowanych na deskach jest absolutnie szlachetnie w technikach jajowych, tak jak to w średniowieczu bywało, prawda, ta tempera jajowa, czasami wzbogacana jest o żywicę. Na płótnach mamy temperę grassę, tak jak już powiedziałem. Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA wkrótce zorganizuje warsztaty z Andrzejem Bojem-Wojtowiczem, podczas których artysta opowie o filozofii koloru w malarstwie oraz metodach własnoręcznego tworzenia farb. Na kominie elektrociepłowni w Wałbrzychu powstała buda lęgowa dla ptaków. Docelowo mają w niej zamieszkać sokoły wędrowne. Buda jest monitorowana przez dwie kamery, z których transmisję będzie można oglądać na stronie internetowej. Jak widzimy na zdjęciach, jeden z wspinaczy wysokościowych w tej chwili montuje instalacje i związane z live streamem w perspektywie, czyli kamerą, właściwie dwoma kamerami, które będą instalowane wewnątrz budy lęgowej, jak i na zewnątrz. I właściwie, mówię, dokonuje się końcóweczka. Za 2 dni myślę, że wszystkie elementy techniczne będą podpięte. Buda będzie w pełni sprawna, będzie, jestem o tym przekonany, obraz na żywo. Miejmy nadzieję tylko, że buda lęgowa zostanie zasiedlona. Sokół wędrowny sam nie buduje gniazd, a zajmuje już istniejące, znajdujące się na dużych wysokościach i w miejscach trudno dostępnych. Chętnie również akceptuje gniazda zbudowane przez człowieka w terenach zurbanizowanych. W W Polsce na kominach podobnych do naszego istnieje już kilka gniazd, w których mieszkają sokoły wędrowne. Sokół wędrowny jest ptakiem szponiastym, dyscyplinującym nieco i powodującym pewien ład w ornitofaunie, jeżeli chodzi o Wałbrzychu, dlatego że ma będzie miał spory wpływ na populację gołębi i innych drobnych gatunków, natomiast nie ma to specjalnego gospodarczego przełożenia dla człowieka, tak? Poluje w promieniu, myślę, że kilkunastu kilometrów od gniazda, więc to nie tylko się tyczy obszaru Podzamcza, Piaskowej czy też samego miasta, ale może dolatywać i pod Świebodzice i nawet dalej. Póki co sokołów na kominie nie widać. Aktualnie w budzie zamieszkała pustółka. Projekt sfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Wałbrzychu. W projekt zaangażowane jest również miasto Wałbrzych. Ulica Andrzeja Wajdy w Wałbrzychu wkrótce może stać się to faktem. Miasto przygotowało propozycje nowych nazw ulic, które będą konsultowane z mieszkańcami. Zmiany nastąpią w wyniku ustawy dekomunizacyjnej, która zakazuje stosowania nazewnictwa nawiązującego do systemów totalitarnych. Zmianie ulegną nazwy ulic takich jak Mariana Buczka, Dąbroszczaków, Duracza, Antka Kochanka, Kosteckiego, Werwy Kostrzewy, Lewartowskiego, Sawickiej, Czajkowskiego, Rabiegi, Czeredziaka, Kani i Piotrowskiego. Przykładowe propozycje nowych nazw to ulica Jana Brzechwy, Koksownicza, Lwowska i Powstańców Śląskich. Rozpoczynamy i ogłaszamy termin konsultacji miejskich, konsultacji, w których będą brali udział mieszkańcy naszego miasta. I od 18 kwietnia do 25 kwietnia te konsultacje będą przeprowadzone na terenie tych ulic, których nazwy będą podlegały zmianie. Konsultacje będą miały formę ankiet dostarczanych mieszkańcom do skrzynek pocztowych. Mieszkańcy ulic, których nazwa będzie zmieniona, otrzymają do wyboru dwie propozycje nowej nazwy i przez postawienie znaku X poinformują o swoim wyborze. Konsultacje potrwają od 18 do 25 kwietnia. Pełna lista propozycji nazw ulic dostępna jest na portalu wałbrzych24.com. Praktyka kluczem do sukcesu. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu zorganizowano dni otwarte pod nazwą Dni Kariery. Dni otwarte zorganizowano nie tylko dla wałbrzyszan, ale i dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego regionu, którzy mogli sprawdzić swoje umiejętności przydatne w przyszłym zawodzie. Dzień otwarty wypełniony był atrakcjami, począwszy od pokazów pierwszej pomocy, konkursu na najlepszego wizerzystę, turnieju gier planszowych, pokazów technik dentystycznych, a kończąc na warsztatach tanecznych. Dzień Kariery organizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałbrzychu jest wydarzeniem cyklicznym. Pomaga nam dzielić się naszą wiedzą, umiejętnościami praktycznymi, nie tylko z mieszkańcami Wałbrzycha, naszymi studentami, ale również młodzieżą ze szkół ponadgimnazjalnych z naszego regionu, między innymi dzisiaj gościmy młodzież z Dzierżoniowa, ze Świdnicy, z Wałbrzycha, Szczawna Zdroju. Uczelnię odwiedzili wałbrzyscy pracodawcy zachęcający studentów do podjęcia pracy w ich zakładach. Nasi zaprzyjaźnieni pracodawcy oferują dla mieszkańców Wałbrzycha, również studentów, oferty pracy, praktyk, staży, wolontariatu. Również towarzyszą nam atrakcje typu fotobudka czy zajęcia sportowe, turniej gier planszowych, również mamy pokazy pasji i wszelkich zajęć, które w wolnym czasie pasjonują naszych studentów. Duże zainteresowanie wzbudzały pokazy pierwszej pomocy. W zeszłym roku na uczelni powstał kierunek pielęgniarstwo. Zainteresowanie jest bardzo duże. Jak widzimy, jest bardzo dużo osób, które przyszły, aby zobaczyć, czy też wziąć udział w pokazach, próbie udzielania także i pierwszej pomocy. Niewątpliwie ma to ogromny wpływ na rozwój kariery zawodowej. Przyznamy chyba, że na każdym kroku spotykamy się z zagrożeniem zdrowia i życia. Niewątpliwie takie pokazy przygotują jak i studentów, tak i osoby, które przychodzą, które mogą korzystać do tego, żeby mogły odpowiednio reagować w stanie zagrożenia zdrowia i życia. Oliwia Tomusiak, Derski, Electric Roosters, Sony Blues, Paranoia Hotels i You Piszą Getto zagrali podczas charytatywnego koncertu dla wałbrzyskiego Monaru. Zebrano około 5 000 złotych. Koncert zorganizowano, by zebrać fundusze na wyposażenie nowej siedziby wałbrzyskiego Monaru. Stowarzyszenie działa w Wałbrzychu od marca 2015 roku. Do tej pory poradnia profilaktyczno-konsultacyjna w Wałbrzychu mieściła się w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka przy ulicy Matejki, ale najemca wymówił stowarzyszeniu lokal z dniem 28 lutego tego roku. Stowarzyszeniu udostępniono pomieszczenia przy ulicy Browarnej 3, które wymagały jednak gruntownego remontu. Uczestniczyły w nim osoby prywatne i instytucje. Remont wykonali głównie podopieczni Ośrodka Pomocy Bliźniemu Markot. Siedzibę udało się wyremontować w niespełna miesiąc. Teraz miejsce trzeba jeszcze wyposażyć. By zebrać niezbędne środki, zorganizowano koncert charytatywny w Wałbrzyskim Klubie A Propos. Sprzedało się około 250 biletów, z tego co wiem. Jest to około 5000 złotych, bilety były po 20 zł i cała ta kwota zostanie przeznaczona przede wszystkim na pokrycie faktur, które w tej chwili mamy do zapłacenia za remont, oraz oczywiście część pieniędzy spróbujemy spożytkować na jakieś tam drobne wyposażenie poradni. Od ludzi prywatnych otrzymaliśmy jakieś fotele, foteliki, z Urzędu Miejskiego, z likwidowanej świetlicy otrzymaliśmy szafę, dwie szafy w sumie i ileś tam krzeseł, także no, wzbogaciliśmy się już jakieś takie wyposażenie, które pozwala nam normalnie funkcjonować na pewno. Podczas koncertu prócz zespołów muzycznych i wykonawców zaprezentowała się grupa teatralna Bez Komentarza ze spektaklem A jedyna broń to liczba. Będzie jaśniej w Wałbrzychu. W planach jest instalacja lamp oświetleniowych na ponad 20 ulicach. Przypomnijmy, że Wałbrzych został nagrodzony jako najlepiej oświetlona gmina i miasto w Polsce. W pierwszej kolejności oświetlone zostaną ulice, które od dawna na to czekają. Planowana jest instalacja nowego oświetlenia na ulicy Beethovena. Mieszkańcy Wałbrzycha zwracają uwagę na brak oświetlenia na ulicach Blankowej, Palisadowej, Basztowej i placu Gedymina. Sukcesywnie staramy się uzupełnić te miejsca, które nie zostały jeszcze wyposażone w instalację oświetleniową. I teraz powiedzmy, o ile dyskusja na ulicy Beethovena, bo tam teoretycznie była instalacja oświetleniowa, z tym, że to nie była gminna oświetleniowa instalacja, to była instalacja podmiotów gospodarczych, tak to ogólnie nazwijmy. Jesteśmy już po przetargu. Jedną z najmniej oświetlonych jest ulica Beethovena. Ulica Beethovena z racji tego, że ona jest oddalona, oddzielona torami jak gdyby od ulicy Sikorskiego. W związku z tym był tam problem z tym, żeby nawet kilka lamp uruchomić i to był taki główny punkt, ale w przyszłym roku chcemy zrobić w sumie około 500 nowych punktów świetlnych. To jest 20 kilka ulic. To już wszystkie wiadomości w przeglądzie tygodnia, a ja w imieniu redakcji Telewizji Wałbrzych oraz portalu wałbrzych24.com życzę Państwu zdrowych, spokojnych, rodzinnych, wesołych świąt wielkanocnych. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.